Czyściec w krakowskim opactwie w obrazach Jana Biczysko, część druga. To już moje drugie rozważanie dotyczące cyklów rysunków Jana Biczysko do dantejskiego czyśćca. Który od 25 września znajduje się na naszej galerii na Krużgankach dawnego opactwa premonstratensów. Pewnie pod koniec poprzedniego naszego spotkania ze sztuką w klasztorze hebdowskim ze zdumieniem zauważyliście, że mówiąc o cierpieniach dusz czyśćcowych oraz o ich oczyszczaniu, ponownie sięgnąłem do obrazów Gabriela del Otto, a nie do rysunków Jana Biczysko. Wynika to ze specyfiki tej drugiej księgi Boskiej Komedii, która przy opisie poszczególnych wad ludzkich w każdej z tych pieśni opisuje również cnoty im przeciwne. Jan Biczysko, który z natury jest człowiekiem o niezwykle pozytywnym nastawieniu do życia, w naturalny dla siebie sposób do ilustracji poszczególnych tarasów czyśćca, wybrał właśnie te mniej dramatyczne fragmenty poematu Dantego. Weźmy choćby pieśń 11 czyśćca, która opowiada o tarasie pysznych. Ale w odróżnieniu od piekła w czyśćcu mowa jest o tej lżejszej odmianie pychy, która bardziej nam kojarzy się z nadmierną dumą czy próżnością. Dante w pieśni 11 opisuje trzy rodzaje dumy. Dumę z rodziny, dumę ze sztuki i dumę z władzy. I oczywiście na ich strukturze podaje zarówno przykład cnót, jak i wad z tej dumy wynikającej. Włoski malarz Gabriele del Otto za ilustrację tej pieśni wziął wersety początkowe, które w tłumaczeniu Agnieszki Kuciak brzmią tak. Naszą wspólną podróż w stronę nieba, modląc się, cienie szły pod kamieniami, jakie się czasem śnią nam zamiast chleba. Różnie męczone, wokoło szły parami, a potem w górę znużone szalenie, czyszcząc się z sadzy, która świat ten plami. Jan Biczysko zaś ilustruje wersety końcowe tej pieśni, które mówią o niegdyś sławnym malarzu miniaturzyście Oderissim da Gubbio, słynnym podówczas na całą Toskanię, a dziś zapomnianym, bo po nim przecież przyszły jeszcze większe sławy jak Cimabue czy Mistrz Giotto. Dlatego pod rysunkiem pięknej, wydawałoby się uskrzydlonej kobiety zamieszcza słowa pieśni Dantego. Oto człowieczego kunsztu marna chwała. Jakże trwa krótko zieleń tego drzewa, jeśli tuż po niej znów dzicz nie nastała. Patrząc na całość rysunków tego cyklu, na owe 37 kompozycji Jana Biczysko, zainspirowanych 34 pieśniami z drugiej księgi Boskiej Komedii, łatwo można zauważyć, że to nie groza cierpień czyśćcowych jest głównym ich tematem, ale rozkosz przyszłych obietnic. Być może dlatego w odróżnieniu do rysunków z pierwszego cyklu, z pierwszej księgi poświęconej piekłu, gdzie postacie męskie są ich głównymi bohaterami, jak naliczyłem, jest tam aż 127 postaci męskich, a tylko 11 postaci kobiecych, to w czyśćcu dominują postacie kobiece. Naliczyłem 49 wizerunków kobiecych i tylko 31 wizerunków męskich. W rysunkach Jana Biczysko, zainspirowanych Boską Komedią, świetliste wyobrażenie anioła często przybiera postać kobiety. Tak jest w rysunku do pieśni drugiej, w której ukazujący się na niebie boski posłaniec o wyglądzie pięknej i nieco melancholijnej kobiety w sukni z niskim dekoltem przeprowadza wędrowców do drugiego królestwa.
Podobnie jest z kompozycji rysunkowej pieśni 11, gdzie nad duszami czyśćcowymi dominuje anioł w kobiecej postaci, pod którego skrzydłami będącymi powiewnymi połami jego sukni artysta odnotował słowa Dantego z tej pieśni. Anioł, co ziemi zniósł w Bożym dekrecie, mir łzami wieków żądany tęskliwie i otwarł niebo bronne w dawnym lecie. W oczach się naszych jawił, tak prawdziwie ruch umilony mając i postawę, że się nam wydał istotą, co żyje. Kobieta w rysunkach Jana Biczysko jest nie tylko w swej urodzie anielska. Jest także zapowiedzią niebiańskich rozkoszy. W pieśni 4 Dante opowiada o swoich przeżyciach na czyśćcowych tarasach. Tego ja doznał w moim duchowzięciu. Poeta w swojej wędrówce po tym miejscu widział cierpienia, ale i rozkosze duchowe. Jak sam pisze, gdy moc rozkoszy albo moc boleści jedną z władz naszej istoty pochłonie, duch nasz z niej jednej tak się cały streści, że innym władzą nie da postać w łonie. Na rysunku ilustrującym te słowa widzimy trzy piękne kobiety na tle planety albo kolistego jeziora, otoczonego roślinnością, narysowanego tak, że jako całość przypomina słońce. Tak jakby rysownik chciał nam powiedzieć, że wdzięczny widok postaci kobiety poprzedza słońce. Jest niczym cień blasku słońca, które zaś jest jedynie niedoskonałym symbolem samego Boga i doskonałości Jego stworzenia. Myliłby się jednak ten, który kobietę w tym cyklu rysunkowym Jana Biczysko postrzegałby jako jedynie wyidealizowane marzenie ich twórcy. Postacie kobiece w jego rysunkach są ujęte w wielostronne. Mają także i ciemną swoją stronę. Zwracają uwagę na ten aspekt kobiecości kompozycje rysunkowe, w których rajskie drzewo stanowi tło rozgrywających się scen na pierwszym planie. Najbardziej dla mnie niezwykła pod względem dynamizmu ujęcia i roli czerwonego koloru w niej użytego, ale także zawartej w niej treści, jest kompozycja z pieśni 32 Czyśćca. Używając słów Dantego, widzimy na niej postać niewiasty wszetecznej, a nad nią olbrzym z ohydnym obliczem. Od stóp do głowy siekał ją ostrym biczem. W kolejnym rysunku tej samej pieśni drzewo poznania dobra i zła poprzedza postać boskiej Beatrycze, która jest nie tylko apoteozą dobra, ale także uroczą i piękną kobietą, którą Dante podziwiał i kochał. Dwa rysunki Jana Biczysko z tej samej pieśni, co jest rzadkością, jakby sugerowały, że zło czyni z człowieka potwora. Dobro zapewnia mu majestat i piękno. Piękna grafika z pieśni 27 Czyśćca, bardzo ważnej dla tej drugiej księgi Boskiej Komedii, bo opowiadająca o przejściu przez ogień z czyśćca do ziemskiego raju oraz o rozstaniu się z Wergiliuszem, dotychczasowym przewodnikiem Dantego, skupia się na przedstawieniu kobiety skulonej embrionalnie, osamotnionej, jakby pogrążonej we śnie, w ptasim gnieździe, które symbolizuje powstanie nowego życia i ciepło domu. Ten obraz ma napis na dole, będący fragmentem pieśni mówiącej o śnie Dantego, zawartej w słowach: przyśniła mi się nadobna młodzianka, chodzi po łące, kiedy kwiat mija, tam się nachyla i bierze do wianka. Werset ten jest wstępem do przedstawienia życia czynnego i kontemplacyjnego. Pod postaciami żon patriarchy Jakuba, Lei i Racheli, reprezentujących w swojej symbolice chrześcijańskiej stare i nowe przymierze.
oraz dwie drogi ludzkiego powołania prowadzące do nieba. Czynne i kontemplacyjne. Do tego przesłania nawiązują słowa zapisane w górnej części grafiki. Ona się wdziękiem pięknych oczu poi, ja zaś rąk mych zakrzątaniem cieszę. Jak ją patrzenie, tak mnie czyn pokoi. Dopiero w kontekście tych słów metafora artystycznego gniazda, a w niej zwiniętej w kłębek kobiety we współczesnej sukience, na środku pustynnego piasku lub raczej przestrzeni kosmosu nabiera właściwej głębi przekazu i kierunku, w jakim podążała myśl autora grafiki. Wiele takich niesamowitych spostrzeżeń i mądrości życiowych możemy sami odkryć, sycąc swoje zmysły postrzegania pięknem rysunkowych kompozycji Jana Biczysko oraz upajać się poezją Dantego, która jest niczym muzyka dla naszych uszu. Fenomen Dantego to nie tylko piękno jego języka, nie tylko głębia średniowiecznego myślenia, ale to także cała symbolika europejskiej kultury tworzonej przez starożytność i wieki średnie. Dante nie jest łatwy w czytaniu. W swoich pieśniach nie mówi prawie nigdy wprost. Posługuje się obrazami i symbolami, które tworzą rozmaite aluzje i twierdzenia. Cykl rysunków Jana Biczysko przybliża i odsłania nam zawarte w poemacie Dantego treści, bez żmudnego studiowania dawnej historii, filozofii i teologii. Powstały bowiem w czasach nam współczesnych, narysowane zrozumiałymi dla naszego pokolenia symbolami i znakami. Ostatnie rysunki z cyklu, zainspirowane drugą Księgą Boskiej Komedii, skupiają się na spotkaniu Dantego z Beatrice pod koniec drugiego dnia swej wędrówki poza światem. Jest to kluczowe spotkanie. Sam Dante wierzył w to, że dzięki Beatrice powstał jego poemat. To dla niej rozpoczął swoją wędrówkę za świat, w których miał nadzieję spotkać kobietę, która na niego czekała, która za nim tęskniła, która niemal zawsze go kochała. Kiedy jednak pod koniec drugiego dnia przybywa do niego Beatrycze, wówczas spotyka się z wymówkami z jej strony. To spotkanie otwiera przed nim wspomnienia z przeszłości, ale i otwiera nowe perspektywy, o których być może więcej usłyszymy i zobaczymy w kolejnym cyklu rysunków Jana Biczysko, poświęconym ostatniej Księdze Boskiej Komedii, Krajowi.